Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej PSL Opolskie. Marcin Oszańca, prezes zarządu, oraz Adam Warzecha, sekretarz. Zaprosiliśmy Państwa na konferencję w związku z spotem Prawa i Sprawiedliwości, w którym wykorzystano fragmenty informacji na temat Auschwitz, na temat Oświęcimia, na temat zagłady, na temat Holokaustu do walki politycznej. Haniebny wpis pana redaktora Tomasza Lisa, który trzeba powiedzieć, że czegoś takiego napisać nie można. Natomiast to jest dziennikarz, osoba po kilku udarach, także przeprosił za to. Natomiast to nie jest też wytłumaczenie tego postępowania. Niemniej jednak po drugiej stronie mamy partię rządzącą, partię, która rządzi Polską 8 lat. Mamy posłów, tak jak tutaj pod biurem poselskim pani poseł Wioleta Porowska, która również udostępniła ten post. Pani poseł Ziemi Opolskiej Katarzyna Czochara również to zrobiła. Mamy również panią Annę Zalewską, panią poseł, która dodatkowo dopisała Für Deutschland. Mamy stanowisko Muzeum Auschwitz, które jednoznacznie potępiło tą sytuację, mówiąc o tym, że wykorzystanie tragedii milionów Polek, Polaków, mieszkańców tak naprawdę całej Europy, całego świata jest haniebne. Nie ma możliwości, by w debacie politycznej, w dyskursie publicznym wykorzystywać tą tragedię. My stajemy na stanowisku i apelujemy o to, by nie posuwać się aż tak daleko. Ja rozumiem, że 800+ nie przynosi efektu, Lex Tusk nie przynosi efektu, ale żeby sięgać po tak czarne karty naszej historii, historii wielu milionów ludzi, wielu narodów, no to naprawdę trzeba być godnym pożałowania i godnym tego, by powiedzieć wprost, PiS już łapie się ostatniej deski ratunku, grając na krzywdzie historycznej. Dodatkowo, w jakiej to jest sytuacji geopolitycznej? Odnośnie Lex Tusk, tak zwanej, bardziej to może powiedzieć Lex Białoruś, nazwać tą ustawę, zareagował już sekretarz stanu USA, zareagowała Unia Europejska, zareagował ambasador USA w Polsce. Społeczność międzynarodowa jest oburzona standardami demokracji, które Prawo i Sprawiedliwość w Polsce wprowadza. A dzisiaj przecież w muzeum, w obozie w Oświęcimiu zginęli mieszkańcy różnych krajów. To wywoła potężną reakcję krajów naszych sojuszniczych i nie tylko. To wywoła kolejną krytykę władz polskich i reputację, którą Prawo i Sprawiedliwość nadszarpnęło. My jesteśmy jako PSL oburzeni, dlatego że tu zapytano, czy na pewno pod tym hasłem chcemy iść. My pójdziemy w tym marszu jako Polskie Stronnictwo Ludowe, nie popierając Platformy, nie popierając przewodniczącego Tuska. Niektórzy mówią, że to marsz Tuska. To jest marsz o prawdę, to jest marsz o demokrację, to jest marsz, który pokazuje, jakie wartości polskim społeczeństwem są w polskim społeczeństwie. To, co się stało, to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, czyli ustawa Lex Tusk, to jest zaprzeczenie dorobku pokoleń, dorobku całej polskiej demokracji, dorobku naszych przodków. To cofa nas do czasów słusznie minionych, do czasów Bieruta, do czasów, czy do Białorusi, do Rosji putinowskiej. To są takie standardy, gdzie można na każdego znaleźć artykuł, gdzie każdego można pozbawić praw publicznych, gdzie każdego można skazać, mimo że nie sąd to będzie robił, nie ma trybu odwoławczego, my się temu kompletnie sprzeciwiamy, a wykorzystanie tragedii ludzkiej do walki politycznej jest niegodne żadnego polityka. I pani poseł Ziemi Opolskiej, pani Porowska, pani Czochara, czy inni posłowie, którzy zdecydowali się rozpropagować taki filmik, powinni wszystkich przeprosić. Do dzisiaj żyją przecież i osoby, które były w Oświęcimiu, ich rodziny, które są bardzo dotknięte tym, że do polityki została wykorzystana tragiczna historia ich rodzin. Bardzo proszę, Adam Warzecha. Dzień dobry. Proszę Państwa, weźmy jeszcze pod uwagę, że
Więźniami Auschwitz byli na przykład profesor Władysław Bartoszewski i rotmistrz Pilecki, którego pomnik mieliśmy tutaj niedawno odsłonięty w Opolu. Czy pamięć o tych bohaterach nie zasługuje na to, aby ją szanować? Czy PiS już tak daleko potrafi się posunąć, żeby najczarniejsze karty naszej historii ubrać w swoją politykę PR-owską? Nie ma zgody na takie działania. Protestujemy przeciwko temu i domagamy się poszanowania i dla ofiar, i dla tych, których to po prostu dotknęło. Dziękuję.